Królowi król się nie mógł zdecydować i architekt rozwiązał ten problem w ten sposób. Z jednej strony wygląda zupełnie inaczej niż z drugiej. I po lewej stronie mamy park Retiro, to jest jeden z najbardziej ulubionych parków madryckich. 120 hektarów, 18 tysięcy drzew. Po raz dziesiąty wygrali. Ostatni raz w 96. Tutaj macie sklep, tenda oficjalna Atletico Madryt. Aleksie, to jak w filmie? Ja. Zanim przebiegę, bogato rada. Ale nie ma tutaj przepływu, nie mamy luksusu. Wręcz przeciwnie, skoro była dużą ilością czerwonego wina czy czerwonego mięsa, prawda? I puchną nogi, bardzo bolą nogi, człowiek po prostu praktycznie nie może chodzić. Także król na to cierpiał i go noszono bardzo często. W siedzibie króla czy pisarza Nerona w Rzymie. Go odkryto właśnie resztę tego budynku w XVI wieku. Chodzi w Lizbonie do Oceanu Atlantyckiego z trzech stron. My dojeżdżamy od północy i to jest jedna strona, gdzie ta rzeka nie oblewa tego miasta, ale od tej strony mamy mury obronne. Także już Rzymianie zbudowali tutaj swoją twierdzę obronną w II wieku przed naszą erą. Po lewej stronie Toledo jest słynne, że tutaj przez wiele wieków pokojowo współżyły trzy kultury: żydowska, muzułmańska i chrześcijańska. Ale były również punkt widokowy. To jest fantastyczny punkt widokowy. Miasto będziecie mieli jak na dłoni. Moim zdaniem można go porównać tylko z punktem widokowym na San Marino. W Europie oczywiście. Tego świata nie znam, ale w Europie to jest porównywalne tylko z tym, co jest San Marino. Zobaczcie na lewo, na prawo. Rzeka tak. I na lewo od katedry kopuła kościołu świętego Romana. Tak. Aleksy? Proszę. Szkoda by było, gdzie jesteś nie ma, co nie? No, bardzo szkoda. Ta brama nazywa się brama Słońca, tak jak ten plac w Madrycie, Puerta del Sol. Natomiast... Jorge Manuel. Mamy tutaj trzy bramy wejściowe. Ta w środku to jest brama, która jest otwierana tylko na przyjazd cesarza, króla Hiszpanii albo prezydenta Hiszpanii. Proszę Pani, w tych kościołach w Hiszpanii. Która powstała w XV wieku z pierwszego złota, które napłynęło do Ameryki na tych galeonach hiszpańskich po odbyciu Ameryki przez Krzysztofa. Widzicie, tę ulicę w Toledo są z górki pod górkę, prawda? Także ten wózek ma specjalną siłę.
w tej części tego fresku, tak? Symbol ciała Chrystusa. Farba, że... Blaknie, nie? No bo...